Projekt budżetu na 2017 rok konstruowany był w oparciu o kadencyjny program gospodarczy, zaplanowane przeze mnie zadania inwestycje, zadania wieloletnie, wnioski radnych i mieszkańców. Budżet 2017 roku uchwalony był po stronie wydatków na poziomie 313 milionów. W ciągu roku zwiększyliśmy go do kwoty 321 milionów. Składały się na to m.in. pozyskane środki zewnętrzne. Największe wydatki tradycyjnie związane były z oświatą, ponad 95 milionów. W dziale rodzina wydatkowano 56 milionów, gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kolejne 18,5 miliona. Tradycyjnie dbamy o kulturę i sport. Na te zadania wydatkowaliśmy o niespełna 10 milionów złotych. Dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo, organizacje pozarządowe. W trosce mieszkańców wspieramy także Głogowski Szpital, Policję, Straż Pożarną i Pogotowie. W samych tylko wydatkach majątkowych i inwestycyjnych w budżecie 2017 roku było blisko 140 pozycji. Do najważniejszych należą w dziedzinie transportu i dróg przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, rewitalizacja Alei Wolności, budowa ścieżek rowerowych, budowa ulicy Starowałowej i Świętojańskiej wraz z parkingiem, budowa ulicy Jagiellońskiej wraz z parkingami, rozpoczęcie remontu ulicy Niedziałkowskiego. W dziedzinie edukacji, adaptacja pomieszczeń na przedszkole nr 15, kuchnia w PP9, termomodernizacja przedszkoli, sala gimnastyczna w gimnazjum nr 4. W ochronie zdrowia to już wspomniana pomoc dla szpitala, czyli budowa oddziału anestezjologii intensywnej terapii, remonty budynku Mariusa, sieć defibrylatorów w miejscach użyteczności publicznej, w gospodarce komunalnej rozpoczęliśmy drugi etap Maliny, Park Słowiański kontynuujemy. Kontynuujemy także gospodarkę wodno-ściekową w nośnicy Krzewu Widziszów. Budowaliśmy dla dzieci i młodzieży park linowy. Dotowaliśmy odbudowę zabytków. Głogowskie kościoły zabytkowe, głównie kolegiatę. Zaczęliśmy odbudowywać teatr. Zagospodarowaliśmy blok koszarowy. Ponadto dokapitalizowaliśmy nasze spółki miejskie. TBS, budowa budynku nr 15. Budynek sportowy Chrobrego na osiedlu Piastów Śląskich. GPK Suez, budowa Przoku. Nowe wyzwania, które w ciągu roku na nas spływały, realizowaliśmy sprawnie, bez nadmiernego obciążania budżetu. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy w okresie intensywnego pozyskiwania środków unijnych i musimy maksymalnie wykorzystać tę szansę. Kolejne tak duże środki mogą się w przyszłości nie pojawiać. Stąd m.in. deficyt budżetowy, bo musimy pozyskać te pieniądze unijne nawet kosztem chwilowego, czasowego, częściowego zadłużania miasta. To był kolejny budżet, który bardzo wielu może nazwać swój, bo znalazło się tam wiele wniosków mieszkańców, instytucji i radnych. Realizowali go pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek i zakładów oraz spółek komunalnych. Dziękuję im wszystkim za współpracę w 2017 roku. Mam obowiązek przedstawić Państwu wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Głogowa. Na podstawie artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w związku z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głogowie na podstawie opinii o wykonaniu budżetu gminy miejskiej Głogów za rok 2017 wnioskuje o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Głogowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy. Dzisiejsza sesja jest sesją wyjątkową. Radni dokonają oceny realizacji budżetu za 2017 rok. Radni ocenią, czy Pan Prezydent przyjęty budżet przez Wysoką Radę na 2017 rok zrealizował zgodnie z jego treścią przyjętymi zmianami w trakcie całego 2017 roku. Zarazem, czy jest w dalszym ciągu realizowany kadencyjny program gospodarczy. Wysoka Rada, radni klubu Lewicy bezpartyjnych takich wątpliwości nie mają. W trakcie całego minionego roku swoje uwagi zgłaszaliśmy czy to w interpelacjach, czy na spotkaniach klubowych, komisjach resortowych. Należy stwierdzić, że budżet gminy miejskiej Głogów był wykonywany w oparciu
oparciu o uchwały Rady Miejskiej. W wyniku dokonywanych zmian planowany budżet gminy miejskiej Włochów na 2017 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 295 818 715 zł, po stronie wydatków kwotą 321 312 425 zł. Deficytem w kwocie 25 493 zł 710 zł. Budżet miasta to nie tylko jest budżetem prezydenta. W trakcie pracy nad jego treścią duże zmiany dokonywali radni. Wpływ na jego jakość obywatele miasta miały, czy to przez budżet obywatelski, bądź spotkania coroczne prezydenta z mieszkańcami, jak i organizacje społeczne i pozarządowe. Dzięki takiemu zaangażowaniu społecznemu są realizowane najpotrzebniejsze inwestycje i zadania obwodowe. Radni mojego klubu, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu finansowym, jak i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium prezydentowi Rady Miejskiej Rafaelowi Rokaszewiczowi, będziemy głosować za jego udzieleniem. Pani Skarbnik i wszystkim urzędnikom ratusza, którzy mieli wpływ na wykonanie zadań budżetowych za 2017 rok, serdecznie dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Państwo Prezydenci, Szanowni Głogowianie. Mam zaszczyt przedstawić Państwu stanowisko Klubu Radnych KWW Jana Złotowskiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za rok 2017. Panu Prezydentowi Miasta Głogowa, Rafaelowi Rokaszewiczowi. Nie będę przytaczał liczb, ponieważ i wcześniej kolega Sienkiewicz i pani skarbnik mówiła. Chciałbym jedną rzecz tylko podkreślić. Wynik budżetu jest niestety ujemny. Deficyt po rozliczeniu środków, wolnych środków osiągnął kwotę 18 136 000. Mogę przypomnieć tylko, że na koniec roku 2016 deficyt nie przekroczył kwoty 6 900 000 zł. Realizację zadań budżetowych w 2016 rozpoczęliśmy nadwyżką wypracowaną w 2015 w kwocie wynoszącej blisko 13 400 000 zł. W stosunku do roku ubiegłego mamy wzrost deficytu o blisko 164%. Przy czym wolne środki, które powstały w roku 2017, pokrywają trochę ponad 50% deficytu. Dla porównania, w roku ubiegłym wolnych środków było prawie dwa razy tyle, co deficytu, stanowiły ponad 190%. To jest tendencja bardzo mocno niepokojąca. Szanowni Państwo, jakkolwiek pod względem formalnym i księgowo-finansowym zrealizowany w 2017 roku budżet nie budzi zastrzeżeń, co ewidentnie jest zasługą pani skarbnik. Dziękujemy bardzo za to. Oraz służb finansowych Urzędu Miasta. To już celowość wydatków środków publicznych, jak też sposób realizacji niektórych zadań realizowanych w 2017 roku budzi naszą, delikatnie mówiąc, wątpliwość. Polityka kulturalna. Brak równowagi między imprezami z kręgu tzw. kultury wysokiej i tzw. kultury masowej, na rzecz tej drugiej. Zaniechano organizacji pleneru malarskiego Człowiek chroni środowisko. Zaniechano organizacji festiwalu imienia Gryfiusa. Mimo wielu uwag i kontrowersji podtrzymano organizację festiwalu reżyserii filmowej. Imprezy bardzo kosztownej, pochłonęła blisko 300 000 zł z budżetu, a pozbawionej wartości kulturotwórczych i promocyjnych dla miasta. Impreza ta była za to okazją dla pańskiej, panie prezydencie, autopromocji oraz promocji najbliższego panu otoczenia. Od wielu miesięcy toleruje pan patologiczną sytuację w MOP. Chodzi o rażące łamanie praw pracowniczych, szczególnie pracownika chronionego na podstawie ustawy o związkach zawodowych, na co jednoznacznie wskazał Sąd Rejonowy w Głogowie.
Należy stwierdzić, iż w 2017 roku MOP koncentrował się prawie wyłącznie na działalności imprezaryjnej, zaś jego wkład w rozwój życia kulturalnego miasta jest znikomy. Mamy tu na uwadze dbałość o tradycję i rozwój kultury regionalnej. W naszym przekonaniu organizacja imprez, które zleca gmina, jest przez MOP lekceważona i cechuje ją zupełna amatorszczyzna. Przykład? To nie radni odpowiadali za organizację Festiwalu Kultury Żydowskiej, obchody święta 11 listopada. Stosowne plakaty ukazały się w dniu imprezy. W istocie nadzór nad tą placówką ze strony prezydenta miasta Głogowa jest wysoce niedoskonały, iluzoryczny i pozostawiający wiele do życzenia. Oby jedyną konsekwencją braku nadzoru była kilkunastotysięczna strata gminy na wypłatę odszkodowań pracownikowi wskutek nagannych poczynań pani dyrektor. Budownictwo mieszkaniowe. W odróżnieniu od pana, panie prezydencie, od początku kadencji dopominamy się budowy mieszkań komunalnych oraz socjalnych, gdyż dbałość o mieszkaniowy zasób gminy stanowi jej zadanie własne. Zaledwie 24 lokale, głównie z tak zwanego odzysku, przydzielone w 2017 roku w 65-tysięcznym mieście. Zarejestrowanych wniosków 177, głównie na lokale socjalne. Ten obowiązek traktuje pan opieszale i bez serca. Przykładem budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, którego w żadnym budżecie pan nie zaplanował, a przymuszony determinacją radnych z naszego klubu jest traktowany przez pana po macoszemu. Już dziś wiemy, że znowu oddala się w czasie. Interesuje pana nade wszystko budownictwo TBS. Przekazujemy ogromne kwoty, o które pan stale się nie zabiega. Postawa ta wskazuje wyłącznie na grę pozorów nastawioną do publika. Zdrowie, sport i ekologia. Nasza dezaprobata wobec działań podejmowanych przez pana w tym obszarze jest panu doskonale znana. W roku 2017 przeprowadzono wprawdzie badania na zawartość arsenu w organizmach mieszkańców Głogowa, ale ograniczono się tylko do badania moczu. Pominięto skutecznie nieustanne apele radnych z Komisji Ekologii, wskazujące na konieczność zbadania również, a może i przede wszystkim, włosów i paznokci. W materiale tym wykryć można było trwałe skażenie arsenem, podczas gdy zawartość tego pierwiastka w moczu zależy w znacznym stopniu od narażenia organizmu w momencie pobrania i jest podatna na krótkoterminowe wahania. W sprawie nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Południowej zdecydowanie stwierdzamy opieszałość działania prezydenta miasta Głogowa i jego służb. Marzec 2017. Informacja o potencjalnym zagrożeniu. Maj 2017. Ustalenie statusu prawnego składowiska oraz właściciela działki, to jest gminy miejskiej Głogowy. 2 października 2017. Wydanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Po ponad pół roku od powzięcia informacji. Do końca roku 2017 nie wyegzekwowano usunięcia i nie wyegzekwowano w zasadzie do dziś, a minęło blisko 8 miesięcy. Co z szumnie i medialnie zainicjowano w minionym roku akcją dotyczącą opracowania strategii głogowskiego sportu? Na jakim etapie są, czy w ogóle są, prace zespołu, do którego celu powołano wiele miesięcy temu? Zasoby ludzkie. W kontekście wspierania osób niepełnosprawnych warto wspomnieć, że Urząd Miasta, nie licząc instytucji podległych, w roku 2017 zapłacił na rzecz PFRON-u 100 tysięcy złotych tytułem niespełnienia norm zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W tym czasie Powiatowy Urząd Pracy nie zdołał wykorzystać około 200 tysięcy złotych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Właściwie nie dziwi fakt, że problemem są miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Skoro nie jest pan w stanie spełnić swojej, jakże istotnej dla głogowian, obietnicy 500 miejsc pracy, chyba na angaże w ramach tzw. parku technologicznego liczyć nie mogą. Czy ma pan jeszcze jakieś pomysły? Inwestycje. Jednym z największych absurdów budżetowych jest zadanie pod nazwą termomodernizacja budynku przychodni przy ulicy Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla tego zadania opracowano dwie dokumentacje, w tym jedną za pańskiej kadencji. Omawialiśmy to już wcześniej. Panie prezydencie, dziś wiemy, że pierwszą zaktualizowaną, według niej wyremontujemy budynek przychodni.
Szkoda, że postanowił Pan wtedy z tej drugiej koncepcji ozdobić budynek spadzistym dachem zamiast istniejącego płaskiego. Podobno dla uciechy radnych sporządzono w tym celu wizualizację projektu za całe 6 tysięcy złotych. Przy sporządzeniu dokumentacji tak się spieszono, że nie zauważono, iż windę zaprojektowano na terenie prywatnym. Zanim informacja trafiła do radnych, było już dawno po przetargu i wątpliwym co do przejrzystości, co wykazała kontrola komisji rewizyjnej naszej rady. Wydaliśmy z budżetu gminy na ten cel około 70 tysięcy złotych. Na kupienie zamarzenia. Zaraz do tego dojdziemy. Warto nadmienić, że w kwietniu 2017 ówczesnemu dyrektorowi ZGM jako kierownikowi jednostki organizacyjnej została wystawiona ocena dobra po uwzględnieniu skargi uznanej za zasadną. Szkoda, że krótko przed planowaną kontrolą odszedł na emeryturę. Prokuratura nie znalazła w tej sprawie wystarczających przesłanek do zajęcia się sprawą, a więc niedopełnieniem obowiązków i brakiem właściwego nadzoru. Zgodnie z kodeksem karnym, to jest sentencji uzasadnienia postanowienia o nieuwzględnianiu zażalenia, organ postępowania sprawdzającego zapisał, iż stwierdzone przez komisję rewizyjną uchybienia, którym kontrolowany po części nie zaprzeczał, nie mają charakteru przestępstwa, a co najwyżej winny być rozstrzygnięte w toku ewentualnego postępowania dyscyplinarnego. Czy na takie postępowanie możemy liczyć, panie prezydencie? Czy ta sprawa też zostanie pod dywanem? Przypomina się przypadek dyrektora MOPS-u, który naraził naszą gminę na wysoką stratę, co stwierdziła komisja rewizyjna i potwierdził audyt. A o konsekwencje członkowie komisji musieli pytać wielokrotnie. Umowę rozwiązano w sposób, który wydawał być się nagrodą. Przetarg. Swoim zarządzeniem włączył Pan właściwie stosowanie aukcji elektronicznej wobec kosztownych inwestycji. Sprzedaż bezprzetargowa działek i nieruchomości. Jasne, zgodnie z prawem. Może Pan tak działać. Jednakże proszę się nie dziwić, że jest wiele wątpliwości, które wymagają wyjaśnień, bo nie dysponuje Pan swoim majątkiem, ale majątkiem gminy, a więc każdego mieszkańca. Może warto posłuchać rad ekspertów, chociażby przedstawionych w lokalnej gazecie. I tu polecam artykuł. Prezydent nie powinien tak sprzedawać. Mówi Pan o transparentności, ale to tylko słowa. My widzimy mętną wodę. A gdzie są korzyści dla gminy? Realizacja inwestycji. Nadzór nad nimi i prace porządkowe po nich budzą wiele zastrzeżeń. Nieudolne ich prowadzenie, ślimaczenie się, rozpoczynanie naraz w kilku miejscach i często długotrwałe przerwy w realizacji. Na przykład łącznik Jagiellońska, Bolesława Śmiałego, ulica Starowałowa, fontanna w Parku Słowiańskim, wcześniej schody przy pomniku i sam pomnik. Wykrojone dziury w asfalcie, dróg o dużym natężeniu ruchu, często pozostawiane na weekend czy święta bez oznakowania. Dla uczestników dróg to slalom gigant. Źle na odwal się, montowanie znaków, pozostawione czasem na wiele tygodni śmieci, niesprzątnięte place budowy, nadto brak bieżącej dbałości o zieleń miejską i należyte koszenie trawy. Jeszcze dziura przed ratuszem. Przepraszam, co prawda to nie inwestycja, ale widać, że po blisko 4 latach zabawa z dziurą trwa. A obiecał Panią skończyć po 5 funkcji prezydenta miasta Głogowa. Reasumując, na wielu polach krucho, panie prezydencie, jedna rzecz na pewno panu wychodzi świetnie. Dbałość o PR i własny medialny wizerunek. Tylko że nie na tym polega praca włodarza miasta. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy głosować wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok panu Rafaelowi Rokaszewiczowi, prezydentowi miasta Głogowa. Nie możemy nie przypomnieć, a często podczas prac nad budżetem bądź zmianami do niego o tym mówimy, że jako radni czujemy się niejednokrotnie manipulowani, ustawiani niejako pod murem. Mamy do czynienia z informacjami niepełnymi, niedomówieniami, często podawanymi w ostatniej chwili. Przykład Aleja Wolności, długotrwała batalia o szpital. Z Pańskiej postawy wynika, jakoby był Pan rzecznikiem starostwa, a nie gminy. Choć sprawa szła o gminne środki i status gminy miejskiej Głogów w tej sprawie. TBS, ulica Morcinka i inne drogi powiatowe. Wspomniana już wcześniej przychodnia przy ulicy Sikorskiego.
Mamy wrażenie, że dla Pana, Panie Prezydencie, Rada Miejska w Głogowie to zupełnie zbędna instytucja. To twór, który Panu przeszkadza. Dodatkowo radni mają czelność w swojej amatorszczyźnie kontrolować i krytykować Pańskie działania. Choćby przez zadawanie trudnych i być może niewygodnych pytań. Choć trudno z tym Panu się pogodzić, musi Pan uznać, że tytułem otrzymanego od społeczeństwa mandatu taki jest wręcz obowiązek radnych. Dlatego właśnie wciąż nie otrzymuje Pan od nas upoważnień do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu i w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy. Dlatego właśnie dziś radni z klubu radnych KWW Jana Zubowskiego będą głosować przeciw wnioskowi o udzielenie Panu absolutorium za 2017. Dziękuję. Ja tylko chciałem się odnieść do tej kwestii, na której w miarę dobrze się znam. A jakaś tak nie wybrzmiała nawet za przyjaźnionym klubie przed chwilą. Wartość projektów ogólna 73 miliony, wartość dotacji 43 miliony. To są środki z Unii. Wartość ogólna ze środków krajowych 13 milionów. Nie podaję pełnych cyfr. Wartość dofinansowania 6 milionów. To oczywiście nie odciąża naszego budżetu w żaden sposób. Sposób pozyskiwania środków zarówno z instytucji zarządzającej na poziomie województwa, jak i kraju, jak i z funduszy krajowych różnych, czy z tego nieszczęsnego DTSK, bo to pan prezydent Poznański ładnie to tak zawsze wypowiada, świadczy o tym, że jest ta umiejętność i jest ta dbałość. Znam samorządy, które po prostu nie potrafią, nie umieją, mimo że to już trochę lat minęło od wejścia do Unii, chociaż przed wejściem do Unii można było pozyskiwać środki, ale niestety nie mają czegoś takiego, co ma miasto Głogów. Przejdźcie Państwo tylko wielokrotnie ze studentami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, bywam i w ratuszu, i w instytucjach, w miejscach, w małych i średnich przedsiębiorstwach, które pozyskiwały pieniążki, w celu przekazania im wiedzy praktycznej, w jaki sposób to się dzieje, kto za tym stoi, kto nadaje ton, jaka jest strategia. Państwo o tym wszyscy wiecie, bo my jako radni taką wiedzę mamy, bądź powinniśmy posiąść. Proszę zauważyć, że takie elementy jak termomodernizacja przedszkoli publicznej, gdzie sami wiemy, ile przetargów było, a będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej, bo mam te informacje, zajmując się projektami w kilku różnych województwach, z uwagi na to, że jest dzisiaj rynek wykonawców. Tutaj, przy którym rzędu przetargu, doszliśmy do tego, że ta termomodernizacja odbywa się. Sprawa dotycząca pozyskania środków z różnych źródeł, jeśli chodzi o etap drugi Mariny, czy chociażby odbudowa Teatru Andreasa Gryfiusa. Spotkałem się niedawno we Wrocławiu z ludźmi, którzy byli mocno zdziwieni czymś takim, w jaki sposób to się odbudowuje, z jaką dbałością trzeba to robić. Są specjalistyczne firmy, które dostarczają tutaj, że dzisiaj praca cały czas w RE. Rozmawiałem nawet z takim operatorem, który zajmuje się tym laniem betonu. W jaki sposób do tego specjalistycznie trzeba podejść? Gdybyśmy tej decyzji nie podjęli teraz, no to za chwilę byśmy mieli pusty plac z obiektem architektonicznym, z pierwszą sceną obrotową, którego by nie było. Ja podaję zaledwie kilka różnych faktów, o które w ogóle nie wybrzmiały, związane z tym, ile środków pozyskujemy dzięki zaangażowaniu całego urzędu, państwa prezydentów, no i oczywiście nas jako radnych, którzy mówią, albo mają wiedzę, albo też nie mają wiedzy, albo potrafią to grzecznie przemilczeć. Dziękuję bardzo. Państwo prezydenci, szanowni panowie przewodniczący, szanowni państwo. Mój kolega, szanowny pan Ryszard Sienkiewicz-Gola, użył dzisiaj takiego określenia Smart City. Z przykrością, z wielką przykrością muszę powiedzieć, że nie ma w tym krzty prawdy. Ja bym raczej użył tutaj powiedzenia Sad Town. No ani nie City, ani nie Smart. Pozwoli pan, że skończę. Dziękuję. Chciałbym tutaj nadmienić ważną kwestię, a maksymalnie marginalizowaną podczas pana kadencji. A mianowicie chciałbym dwa słowa o demografii powiedzieć. Tuż przed wyborami, dziwnym trafem w magazynie Lokatora, popełnił pan artykuł na temat demografii i utyskiwał pan w nim, jak to źle się dzieje w Głogowie, bo demografia jest leci na łeb, na szyję, źle się dzieje, mieszkańców ubywa.
Zapytam pana, panie prezydencie, ile razy pan napomknął podczas wszystkich swoich wystąpień o demografii? Podpowiem raz. Raz. Stwierdził pan fakt, że demografia się zmniejszyła, ludność mieszkańców Głogowa jest mniejsza. Nie byłoby nic w tym dziwnego, no bo takie są tendencje ogólnopolskie, ale jakoś przed wyborami miał pan pomysł na to i sugerował pan, że pan to zmieni. Niestety nic się nie zmieniło, wręcz przeciwnie, ta demografia maleje. Powiem tak. Cały czas poruszamy się w strefie zarządzania miastem, wydawania środków. Oczywiście to jest ważne, to jest bardzo ważne. Ale ja nie widzę żadnej wizji rozwoju takiego demograficznego. Działania ku temu, aby ludzie do Głogowa przyjeżdżali, osiedlali się i zostawali tu najdłużej. Strefa ekonomiczna, no, ze świecą szukać czegokolwiek tam. No. A mamy przecież fajne przykłady z zamiedzy. Polkowice, no jechać zobaczyć, jak tam się to robi. Nowa Sól, jeszcze bardziej kapitalny przykład. 500 miejsc pracy. No obiecał pan 500 miejsc pracy. Rozumiem, kampania rządzi się swoimi prawami. Ale nie przedstawił pan nawet wizji tego, żeby tych ludzi ściągnąć, dać im pracę, pokusić się o to, żeby zachęcić ich czymkolwiek, żeby zostali w naszym mieście. I zostali może nawet na całe życie. Ja tu widzę tylko zarządzanie, czyli fontanny, festyny i fiesty. Trzy razy. Oczywiście to jest potrzebne, ale za chwilę nie będzie dla kogo tego robić. Za chwilę nie będzie dla kogo tego, nie będzie dla kogo tego robić, bo najzwyczajniej w świecie będzie nas zbyt mało. Także, panie prezydencie, no z przykrością stwierdzam, ale przez te 3,5 roku pana zarządzania ja nie zobaczyłem żadnych symptomów ku temu, aby demografię w mieście poprawić. Także jest mi z tego powodu bardzo przykro. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado. Chciałbym niedowierzanie wysłuchałem stanowiska, które przedstawił w imieniu Klubu Radnych Jana Zabłockiego, pan Krzysztof Starzyński, dotyczące wydzielenia przygotowania przed wykonania budżetu. No, nie mogliście powiedzieć nie na wyliczenia formalne, księgowe, bo RIO, pozytywna opinia, bo komisja realizacyjna, wniosek i opinia pozytywne. Natomiast tam, gdzie można interpretować i pokazać chcieństwo pewne, no to kwestionujecie tę przeważność. Szanowni Państwo, pomimo, że 4 lata temu kandydat na prezydenta Andrzej Paszkiewicz przedstawił swój program wyborczy, a z tym programem i za nim głosowało 14 tysięcy mieszkańców Głogowa. Dostał ich mandat. Większość głosujących zdecydowała wtedy, że przedstawione plany i działania są celowe. Złożony na niego obowiązek realizacji kadencyjnego programu gospodarczego i założeń budżetu prezydent wykonywał konsekwentnie i odpowiedzialnie. Mimo wielu ciągłych przeciwności z naszej strony. Tu pewien radny powiedział, mimo sypania trybów piach i wkładania kijów szprychę. Przecież Państwo w 100% Rada zagłosowała za przyjęciem jednogłośnie kadencyjnego programu gospodarczego. Przecież każda uchwała w sprawie zmian w budżecie, często po Waszej ingerencji, jej treść jest akceptowana, więc są to również Wasze uchwały. One nie przychodzą mniejszością głosu. Przecież, o czym wspomniał Krzysztof, zawsze przy tej okazji zajmujecie z projektu uchwały zapis pozwalający prezydentowi na pole manewru, tak? Dzisiaj o tym mówiłeś. A w związku z tym wiążecie ręce i pozwalacie na bieżące, sprawne zarządzanie. Spowalnia to pewne działania. Przecież ciągle powtarzacie, że prezydent Rokaszewicz tylko kontynuuje działania i plany swojego poprzednika. No bo one wtedy, waszym zdaniem, były oczywiście celowe i uzasadnione. Jak z tą narracją jest na ten temat tej celowości? Celowość jest zależna od tego, kto je wykonuje?
czy odmeryty. W świetle powyższych faktów, jeżeli nasze głosowanie będzie zgodne z tym, co zgodne ze stanowiskiem, przedstawionym stanowiskiem, to będzie oznaczać, że głosujecie przeciwko temu, co sami uchwalaliście przez 4 lata. Będzie to nielogiczne i będzie niezrozumiałe dla mieszkańców Bogota. Reguły arytmetyki są bardzo proste i Krzysztof mi to kiedyś wytłumaczył, że 2 plus 2 jest 4 i to zawsze jest więcej niż 3, więc wszystko przegłosujecie. Mogliście blokować wszystkie uchwały, waszym zdaniem niecelowe. Wszystkie projekty uchwał autorstwa prezydenta. A jednak zostały prawie wszystkie przyjęte. To co? Choć nie bardzo rozumiem. Ja wiem, że przewodniczący powie, że nie wszystko muszę rozumieć. Ktoś mi taką uwagę kiedyś zwrócił pan przewodniczący. Panie radny, proszę bez osobistych wyjazdów w stosunku do... Dzisiaj też możecie wszystko przegłosować. Ale dzisiaj też macie szansę pokazać społeczeństwu Głogowa, że stać was nie tylko na destrukcję. Mało wiary we mnie w tej sprawie, ale nadzieja zawsze jest. Dziękuję. Proszę zakończyć głosowanie. Głosowało 19 radnych, przeciw 9, 2 osoby się wstrzymały. W związku z tym stwierdzam, że rada nie podjęła uchwały.